Jesteśmy na kolejnym warsztacie organizowanym przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne Więź przy udziale zakładów farmaceutycznych Polpharma. Trzecie warsztaty rozwoju osobistego, w których uczymy się, jak razem żyć, żeby się nie pozabijać, czyli o sztuce przebaczenia i o rozwiązywaniu konfliktów. Fantastyczny warsztat. Dzisiaj dowiedziałem się o tym, jak przebiegają konflikty. Pan Michał Dąbrowski mówił o tym, jakie są etapy przechodzenia w kolejne etapy konfliktu, kiedy trzeba się wycofać, kiedy najlepiej pracować. A przed chwilą Państwo, Ewa i Andrzej Wiszenko, mówili o zasadach budowania szczęśliwego związku. Wiem, że tych zasad jest 7. Przed chwilą powiedzieli o 2 zasadach. Pierwsza, żeby być na bieżąco, czyli interesować się życiem małżonka, partnera, wiedzieć, czym się interesuje, znajdować takie momenty w ciągu dnia, w których mogą zdobywać wiedzę na swój temat. To bycie na bieżąco tworzy więź. Druga zasada, o której zdążyli powiedzieć, to jest zasada udzielania sobie pozytywnych komunikatów, pozytywnych zwrotów. Okazuje się, że 80% informacji, które mamy na swój temat, są negatywne. Więc tworzenie tego pozytywnego obrazu, przekazu bardzo buduje związek. W dzisiejszym świecie sztuka komunikowania się jest podstawą dobrej relacji w związku, nie tylko. Towarzyszy to nam każdego dnia, zarówno w domu, w pracy, wśród bliskich. Umiejętność komunikowania się to też umiejętność zachowywania się w sytuacjach konfliktowych. Konflikt nie należy rozpatrywać przez pryzmat czegoś złego. Konflikt jest zawsze czymś pozytywnym. Daje nam możliwość wyparcia złych relacji, złych emocji, stworzenia początku czegoś dobrego. Znajdujemy się w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym Więź, gdzie od wczesnych godzin rannych zajmujemy się dziećmi na zajęciach edukacyjno-rozwojowych. Dzieci zostały podzielone na 3 grupy, gdzie tematem dzisiejszych zajęć jest ogólnie rozumiana jesień. Pierwsza grupa, która zajmuje się zajęciami plastyczno-rękodzielniczo-twórczymi, tworzy z liści plakaty i z liści postać jesień. Zajęcia mają na celu rozwinięcie poczucia kolorystyki u dziecka, ale też przede wszystkim zobaczenia tego, jak z materiałów naturalnych można stworzyć wspaniały portret właśnie jesieni. Druga grupa zajmuje się zajęciami taneczno-rozwojowo-umuzykalniającymi, gdzie na zajęciach ćwiczą właśnie różne dźwięki, poznają nowe dźwięki, uczą się naśladować te dźwięki, które właśnie usłyszały, ale też przede wszystkim uczą się tańców integracyjnych i zabaw ruchowo, też właśnie integracyjnych, po to, żeby u dzieci wyrobić poczucie rytmu i poczucie estetyki tego rytmu. I trzecia grupa zajęć to zajęcia z wczesnej komunikacji interpersonalnej, gdzie zajęcia odbywają się na etapie tworzenia pełnych zdań, wypowiadania się w sposób pełny, zadawanie pytań otwartych, zadawanie pytań zamkniętych. Także do południa zajęcia odbywały się właśnie w 3 grupach tematycznych. Prowadziliśmy tutaj warsztaty, jak lepiej się porozumiewać, żeby nie doprowadzić do kryzysu w związku. Temat taki marketingowy to był, jak żyć razem i się nie pozabijać. Takie warsztaty myślę, że są bardzo potrzebne, bo widać, ludzie potrzebują żyć w coraz lepszych relacjach. Są coraz bardziej świadomi swoich celów życiowych, swoich potrzeb i w związku z tym poszukują sposobów na to, żeby ta relacja była jak najlepsza. Tutaj skupiliśmy się w tych warsztatach na tym, żeby pokazać, iż takim kluczem do udanego związku jest budowa przyjaźni. Że przyjaźń to jest to, co pozwala małżonkom przetrwać wszystkie kryzysy, jakieś trudne sytuacje, które się będą pojawiać w ich życiu. Druga taka myśl to, żeby się nie przerażać tym, że są konflikty, że są trudności. Bo według badań, które gdzieś zgłębiliśmy, wszystkie związki, i te szczęśliwe, i te nieszczęśliwe, i te trudne,
miały podobne problemy. Wszyscy się kłócili, wszyscy mieli trudności, tylko że ci, którzy mieli fundament w postaci trwałej przyjaźni, wiedzy o sobie nawzajem, jakiegoś szacunku do siebie, cieszenia się swoją obecnością, oni te kryzysy wszystkie mogli przetrwać. Ludzie sobie polecają te warsztaty. Polecają sobie dlatego, że mogą z nich coś skorzystać i widać nawet małe kroki w ich decyzjach, w ich postępowaniu. I jakby przychodzą nawet na tych warsztatach, dzielą się tym, że coś tam zastosowałam i przyciągnąłem swoich znajomych. Czasami niektórzy bardzo entuzjastycznie się do tego odnoszą. Ważne jest również to, że po takich warsztatach zachęcaliśmy do podjęcia jakiejś drobnej decyzji w kierunku poprawy relacji. Na przykład, żeby bardziej zwracać uwagę na to, co małżonek, współmałżonek robi dobrego i mu o tym powiedzieć, bo docenianie powoduje, że czujemy się bardziej związani ze sobą, dostrzegamy swoją własną wartość i to buduje związek, to buduje tą trwały fundament przyjaźni.